Na Hipodromie Ludowego Klubu Jeździeckiego w Zabajce koło Głogowa Małopolskiego rozegrano Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w skokach przez przeszkody. W zawodach rywalizowano w czterech kategoriach wiekowych. Młodzicy, juniorzy, młodsi, juniorzy i seniorzy. Wśród gości był wiceminister Skarbu Państwa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Bury, który, jak się okazuje, ma długie związki z klubem jeździeckim w Zabajce. Ja pamiętam, jak byłem studentem w Rzeszowie na Wydziale Prawa i jak wcześniej byłem jeszcze w technikum mechanizacji w Łańcucie, to tutaj do Zabajki też przyjeżdżałem na koni, pamiętam się. Mało, to tu przyjeżdżałem na biwaki. Tutaj poznawałem pierwsze dziewczyny. Tam mieliśmy namioty w tym lasku, który był także ważnością wtedy Zabajki. 30 lat takiej pięknej aktywności klubu jeździeckiego tutaj właśnie w Zabajce ma miejsce. Piękna rzecz, piękna pasja. I ludzie, którzy wokół klubu się zgromadzili, są z Bogowa, z Rzeszowa, z Podkarpacia, są z całego województwa. Robią to z wielką pasją, robią to społecznie i to jest godne podziwu. Dlatego też wielką przyjemnością przyjąłem patronat honorowy ja i marszałek województwa pan Mirosław Karapyta. W imieniu marszałka województwa puchary wręczał minister Jan Bury, który również przyjął honorowy patronat zawodów w Zabajce. Ludowy Klub Jeździecki w Zabajce działa od 1978 roku. Wtedy też pojawiły się tam pierwsze grupy studentów na obozach konnych. W tej chwili to największy klub jeździecki na Podkarpaciu.
zwycięzcą tego konkursu. W kategorii młodszej gratuluję Tobie. Życzę Ci wielu sukcesów. Pan minister. 14. Lecimy dalej.